Ile dedów tu było? Zapisywaliście dedy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dedów było. Czyli 20 ile? 8? Partiatik! Live. Kurde, wydaje mi się, że przebudował w ogóle tą chatę. Zrobił większą tą i mury pobudował. I na mur wchodził podczas nocy i z bumeranga zabijał moby, które nie mogą się do mnie dostać. Jez. Co z tym kryształem? A tu łamek. A tu. Ja pierdzielę, ty tu trzeba 9 takich. To jest popieprzone. Nie no, do kopalni trzeba iść, wydaje mi się. Nazbieramy rzeczy, kamienie i tak dalej. Ulepszy się potem dom przez kopalnię. To byłby worth rzecz by to było. A ty w ogóle się zastanawiam, bo jak robię to... Nie, dobra. Żwir. Wezmę te rzeczy stąd. Ej, ja nie mam w ogóle już znowu żelaznego kilofa? Tu ciągle tracę. Dobra, daj ten żelazny. Spoko, Red Hot, dobranoc. Ja nie chcę żywiołaków na razie robić, ale może później pójdę w tą stronę. Jak masz w łapce rapier, to kliknij shift. No i co? A co miało się stać? No ja bym do kopalni poszedł. A miałem paczkę z zapa... Aluj. Racja, racja. Nie rób domku, tylko idź na wyprawę później i znajdziesz jakiś pałacyk i tam... Pałacyk? Co? O! Ale co mam prawy nie shift klikać? O czym wy mówicie? Ja tej wieży nie zrobię, no w dupę, nie ma szans. Kurde, w dupę. Mogę spróbować w sumie tą wieżę jeszcze. Tylko z tarczą i rapierem, może by coś dało, no. Rapier... Ale ja tego bossa chyba nie zrobię. Boss rozwala łóżka i... I spawna stracisz. No ale ja nie będę się z bossem lał przecież w mojej bazie. O! Co to w dupę było? Ja pierdzielę. Ty koszmary jakieś nocne. Jaki boss łóżka niszczy? Ten wieży? Dobra, słuchaj, bo ty nie kumasz. Patrz, teraz idziesz? Ez. Idziemy. Szmatę zdobędę. Damy radę, luj. Ty, nie, poczekaj. Bo tylko jeden level dzieli nas od tego, żeby mieć żelazny rapier. To najwyżej wrócimy na ten i bym go zrobił. Sami mówicie, żebym szedł na to, a teraz piszecie, żeby nie iść. Spawnery? No zniszczę, zniszczę. Ale one i tak nie produkują tego. O Boże. Już mi żali temu, które stracę.
Ja pierdzielę! No nie da się nic! One się respią szybciej niż ja biję! Boże! Czyż to jest popieprzone, no! One się respią tak szybko, że to jest niemożliwe! Ja pieprzę! Muszę wejść, zabrać itemy i uciec. Luj. Nie no, po co się was słucham? Idę do kopalni i luj. Muszę ekspić, a nie się pieprzyć. Z takimi rzeczami, ty. Zmieniłem na kill off później, ale co z tego? Skoro kill offem nie mogę walczyć z mobami. A ja za długo biję w ogóle tego. No jestem martwy, nie odzyskam itemów. No nie odzyskam itemów i luj. Ja pierdziel. Jeszcze mały biegnie. Ty, ona mnie leczy niby. Ew. Ja tam nie wejdę, żeby zebrać te itemy. To jest chyba niemożliwe. Ja skąd on się tu w dupę wziął? Aha, ja zniszczyłem chyba to. Ty, on ma rapier mój. Może jak go zabiję? Ja pierdzielę! Padłem tu. No nie! Jezus Maria, no chłopie! Jaka pieprzona jest ta gra, ja powinienem ekspić, a się pieprzyć na dungeony, chłopie. Ja pierdzielę. Co ja robię ze swoim życiem? Cię szmato sadzonką zabije. Ja tu nie mogę go sadzonką lać. Dobra, on się spali w sumie. Coś mnie uderzyło. Coś mnie leje! Coś mnie leje! Czemu ja tak latałem tam? Zaraz 300 deadów będzie. Boże święty, dobra, czekaj, muszę rapier odzyskać. Umrze ten zombie z rapierem, to ich będzie łatwo zabijał. Ile on ma HP jeszcze? Kurde, no pal się koniu, a nie wchodzisz tutaj. Kiedy jest w dupę tanki? Ja pierdzie, jaki on jest tanki. Boże, jaki on jest w dupę tanki. Dobra, mamy rapier. Wracamy do gry. Chyba, że łucznik mnie zabije na hita. To luj. Ja pierdzielę, łucznik jest zbyt... On... To jest tak porypane, że on się wychyla, od razu wali hita. Nawet nie czeka z ostrzeżeniem. Boss? To jest boss łucznik?
Ez. Idziemy. Wracam po itemy. Nara. Nie no, tam łucznik stoi. On mnie zabije, jak tylko się wychylę. Co mnie w dupę bije? Proszę, łucznik mnie w plecy strzelił! Nie no, w dupę. Nie no, muszę porzucić te itemy i lu, idę do kopalni, nawet nie mam żelaznego kill-offa, bo tam poszedłem z kill-offem. Ja pierdzielę w dupę. Jezu, dobra, luj. Luj, zabij mnie. Dobra, nie idę tam. I tak pewnie itemy na górze zniknęły i co z rapier. Luj z rapierem tam. Jeden z łatwiejszych dungeonów to jest. No, no dla mnie to jest hardcore, pieprzony w dupę. Także luj. Dobra, zróbmy tak. Nie, ja tam nie idę już, panowie. Już kilka razy to próbowałem. Nie wychodzi po prostu. Teraz byłem... Nieźle szło, tylko... No tak się szybko te respiły te szkielety, że nie miałem szansy nawet. Na razie poekspijmy, pójdźmy do kopalni na spokojnie. Może poszukamy jakichś itemów. Pieprzę tą wieżę, luj, nie idę tam. Już tam tyle razy próbowałem. Wypieprzone na razie w nią. Nie ma sensu. Dedy zapiszę lepiej. Ile dedów było? O kurde, w dupę. Raz, dwa, pięć deadów, nie dużo. A właśnie, czekaj. Żebym nie umarł od tego. Ten kamienny w ogóle miał duże obrażenie. Miałem farta, że on się w wodzie zablokował. Bo byśmy... A, zapomniałem, że nie można tego. Dobra. Czy szmatu zabiłem? Ja pierdzielę. Nie no, to jest przerażające. Czemu takie coś tu jest? To jest w dupę gorsze niż Outlast, no. Prawie mi nogę odgryzł. Jesteśmy na 13, a to musimy tak. Czekaj, 13 poziom to jest ten? Czy ten? Który? 1 czy 2? To jest 13, tak? Czyli my chcemy 11, 12, 13. Tak chcemy. Czyli na 11 musimy być po prostu. No dobra. Myślę, czy ten węgiel wykopać, ale boję się, że boss przyjdzie. Niby jest... Znaczy, no nie wiem, jaka szansa na to jest, ale... Już drugi raz go przecież miałem w tak krótkim czasie. Tak z daleka kopa, to wiesz, jak się boss pojawi, to idzie daleko i nie będzie mógł miał to atakować. Wiesz, o co chodzi? Ogólnie teraz jakbym bił level, to bym sobie tutaj dodał szybsze niszczenie kamienia. To jest spoko. Z daleka, z daleka. I patrz teraz. 30. Ale odruch, chłopie, wojownika. To jest też fajne, ale na razie sobie dam to. To jest podwójne wydobywanie, w sensie procent szansa, że więcej wypadnie z jakiejkolwiek rudy, tak? Żelaza, węgla i tak dalej. Nie, węgla chyba nie. Ale żelaza, złota i tak dalej. O, Dark Aesthetic. Co to? To jest ten latający, czy mi się wydaje? To jest śnieg chyba. Ja pierdzielę, znowu jakiś dungeon. Co jest? To nie jest endgame? Wiecie, o co mi chodzi, ten end, nie, no jak ty tam, portal do endu, o, tam na górze lata, nie, to nie jest raczej na mój level, wydaje mi się.
Dragon Eye to item, co działa jak X-Ray? Jakie do góry ty! Ja już wystarczająco, że 70 razy umarłem, wchodząc do pieprzonej wieży, bo was słuchałem. Nie słucham was. Dobra, to wróćmy na razie. Zrobię sobie żelazny kill off, tarczę i pomyślimy, czy tam wejść. Nie idź tam. No i chociaż jeden normalny użytkownik. A reszta to patusy pieprzone. Tylko pchają. Idź tam, to NPC, od którego bierzesz kłę. Ty w dupę oszuście! I kill off. O Boże. Nie typek, ja tam nie idę. Spawnery szkieletów w zbrojach? To nawet to raczej nie. A, ty mi napisałeś nie idź, dzięki, dzięki. Wszyscy co piszą nie idź, ufam wam. Ci co piszą idź. Hejterzy, hejterzy. Hejterzy internetowi, typowi. O kurde, jak mi gorąco. Zobacz, mi się głowa spociła, zobacz jak pot leci z głowy. Porypane. Robię sobie 2T, jeden żelazny. Teraz woda, ja mam tylko jedną butlę. Ja pierdzielę, ale Lipton. Magic na tego. Dobra, zobaczę jak to działa. O! O! Nice. To jakąś zupę jeszcze miałem. Przypieprzę sobie zupę jeszcze. Poczekaj, tylko jak on się robi? To R miałem kliknąć? Tak. O Jezus Maria. To luj. Wypiję ją po prostu. O, miska mi została chociaż. Dobra, idziemy tam kopać. Luj, nie. Zobaczymy co będzie. Tego bossa gdzieś ścięło, nie widzę go już. A jest. Jaki on ma nick? Azure Volcan. Level 2. O ile to on w ogóle? O ile to jest ten boss? Może jest jeszcze jakiś inny. W defa miałem iść i chyba raczej pójdę. Nie no, no spokojnie panowie. Już tak darłem ryja dzisiaj tyle, że wolałbym już nie drzeć ryja dzisiaj. Ty, to jest chyba wełna, a nie śnieg. Szybka akcja. A teraz nie dostałem, chyba się zablokowało. O Jezus Maria! O Boże! A mnie wystraszyłeś! To info na przyszłość. Jak tam wejdziesz, prawdopodobnie spotkasz trolle. Z nich wypada skóra, a z niej robisz zbroję, która zmniejsza DMG ze strzał. O. Ta? Skórzany armor zmniejsza ten? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. O kurde, w dupę! Dziękuję bardzo! Elu! Dziękuję ci bardzo! Porypańcu. Dzięki, dzięki. Ja bym do tej lawy poszedł, co tutaj jest naprzeciwko nas. Widzicie na mapie? Ja bym oho! Oho! Jesteśmy! O ja pierdzielę w dupę. Chodzimy tam zaraz. Nie widać moba? Nie wiem, czy to jest w ogóle to samo miejsce z tym mobem. Siop. Przecież
Przeraża mnie ten dźwięk. Nie no, kurde, gdzie to załatać? Zróbmy tutaj wejście po prostu. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. What? Ty szmato! Jakiś mocniejszy, bo wypadło oko z pająka. To jest jakiś OP pająk. To nie jest zwykły. To nie był zwykły pająk. Już mnie przeraża ta gierka. I czemu go nie pokazywało na mapce? To mnie dziwi. Latarnia mo... żelazny miecz. Strasznie dużo itemów mamy, trzeba coś powypieprzać. To nie jest to samo? Nie wiem, co jest latarnia morska, ale luj. To wywalę, nie wiem, co te oczy dawały. Latarnia morska jest rare? Tu jest w ogóle jakiś ten. Jopie! Jest ten mob. Co za dźwięki. Tu się wchodzi po prostu. Nie, ja wracam. Wracam. Trzeba diamenty odłożyć. Muszą być safe. Luj. W ogóle co to za cloud był? Słyszeliście to? Dobra, możemy iść. Chociaż nie ma marmora żadnego nadal, ale luj. Nie, kądziu, to jest... jedno to jest srebro. Tylko wygląda tak samo. Dobra, idziemy dalej, ty. Chwila, alta, na chwilę altabuja. Sram się fest, ale luj, idziemy. Tu są jakieś pułapki? Szmato. Tu jakiś boss lata. Dostał bombę. On padł? Widzieliście pułapki? Nogi nie mam.
Tam jest szkielet. Jakieś... Czemu spowolnienie? Może mi ktoś... A, bo nogi nie mam. Nogi i stopy. Nogę i stopę mi urwało. Dobra, czekajcie. Musimy się cofnąć. A nie chciałbym stracić rzeczy, także... Chodźmy na razie. Początek dungeona. Cofnijmy. Ogólnie według mnie warto pójść magic, żeby nosić bandaże i tak dalej. To jest mega useful. Niedoceniane według mnie. Ja w to idę. Wróciliśmy. Dobra, mamy tak. Dwa bandaże weźmiemy ze sobą ogólnie. To zostawię skóry. To... Kość. Kurde, jak mnie wkurza to, że tego żelaza nie mamy. Tak mało żelaza, tak? Dwa razy full set straciłem. Szkoda bardzo, no bo byśmy teraz mieli żelaz... Armor, to byś tak HP nie leciało, nie? Aleluj. Enchant zrób, ja w jaki sposób? Nie mogę zrobić enchantu, no bo nie mam nic z tych biblioteczki i tak dalej. Czekajcie, napiję się jerbie na spokojnie. Pytanie, czy się moby zrespiły? Tak, zrespiły się. Jestem martwy, są dwa. Dwa te się rzuciły, dwa te gówna. Latają tu. I on dziurą wszedł? Ja pierdzi, on dziurą wlazł. Najważniejsze jest teraz, żeby jak odzyskać, no i bardziej żelaza poszukać niż się lać tutaj. Tutaj lata to gówno. Kurde, miałem nadzieję, że go zbajtuję. On ma porypany! Nie wiem, zasięgu nie mam na to gówno. No nie mam zasięgu. Jakie to jest pieprzone. Cię halabardą szmato zabije. Chodź tutaj. Chodź tutaj, szmato. Cię zadźgam. Nocturne, no nocturne to jest. Ale dobra, jak zabiję tego, to jeszcze drugi jest tylko i je może odzyskamy. Już nie wiem, czy ono nie zniknęło. Nie wiem, czemu zniknął. Ale mamy jednego w takim razie na głowie tylko. Haha! Ez. Szmato. Dupę Ez. Halabarda jednak, niedoceniana broń. Jest rapier. O Boże, tarczy nie ma. Z tego co widzę, czy jest? Nie, nie ma tarczy, nie? Gdzie jest tarcza? Przy ścianie? A, jest! Racja, racja, dzięki, dzięki. Dobra, dzięki, dzięki. No bandaż jest OP. Dużo lepszy niż tamte rzeczy wszystkie. Wiecie co zrobię? Halabarda jest dobra na tych nokturnów. Bardzo.
Nocturne. Ja pierdziel, nie wiem skąd on się wziął. Nie wiem, nie było go nigdzie. O mój Boże, w dupę. W ogóle go nie uderzyłem, w ogóle. W ogóle, no nie uderzyłem go. Klikam mu na mordzie i chłop nie dostaje DMG, no. Zmniejsz poziom trudności. Jakie zmniejsz poziom trudności, wersalka? Hard i luj. Dobrze, że na hardkorze nie gramy. Luj, raczej już śmierć. Nie ma możliwości. Chłop jest w dupę porypany. Goni mnie, dała na mapę, dała na mapę. Obsrał się, poleciał. O kurde, w dupę. Prawie go zabiłem ręką. Ręką. Już wiem, jaka jest taktyka na nich. Stajesz po prostu w jakiejś takiej dziurze i luj. Ciekawe, ile będzie deadów, aż smoka zabijemy. Rozumiem, że wtedy się gra kończy jakby. Wraca, wraca, wraca. A mi łeb rozbił. Ezrzma to gówno. Pieprzone gówno. Śmierdzisz gównem. Nie idziemy tam, no nie ma sensu niestety. Za często umieram, trzeba mieć armor jakiś. Ale wszystko mam, wszystko wróciło do właściciela, także jest git. Pochodnie nawet są, bandaże. Soulek, można zrobić dla jaj, także zbiegnę na pałę i luj. Ale nie wiem, nie no, ja bym na razie poszukał żelaza. Może na koniec streama tak zrobimy. Jakiś ostatni dead. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę